iż święta Bożego Narodzenia minęły, w dalszym ciągu żyjemy ich niezwykłą atmosferą. Przepełnieni świątecznym duchem i otoczeni takową aurą. Nic dziwnego, Boże Narodzenie to czas magiczny, spędzany z rodziną, która gromadzi się wokół wigilijnego stołu i choinkowego drzewka. A przecież jeżeli rodzinne spotkania oraz zapach piernika bądź świerkowej gałązki to i kolędowanie. Dlatego gorąco zapraszamy Państwa do posłuchania kolęd w wykonaniu parafialnego chóru Solideo. Chór ten jest prowadzony przez pana Bogdana Oczkowskiego i działa przy parafii świętego Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolędy zostały opublikowane na stronie Panoramy Informacji, znajdują się w zakładce SoundCloud. Wierzymy, że dzięki wspomnianym utworom okres bożonarodzeniowy będzie dla Państwa jeszcze przyjemniejszy. A teraz, proszę Państwa, bardzo dobra wiadomość dla miłośników białego szaleństwa. Otóż sezon łyżwiarski w Kalwarii Zebrzydowskiej można uznać za rozpoczęty. Wszystko za sprawą otwartego już lodowiska Białego Orlika. Obiekt ten stanowi nie lada atrakcję i zachęca do zimowej aktywności 7 dni w tygodniu. Warto również dodać, iż sprzyja osobom, które nie posiadają łyżew. Przy lodowisku bowiem funkcjonuje wypożyczalnia łyżwiarskiego sprzętu. Zgodnie z obietnicami jesteśmy na terenie kalwaryjskiego Orlika, Białego Orlika, a ze mną jest opiekun tego ośrodka, pan Grzegorz Makówka. Jak wygląda zainteresowanie tym obiektem sportowym tej zimy, jak i zeszłej zimy? Obiekt Biały Orlik jest już otwarty trzeci sezon, tak. Myślę, że cieszy się on od samego początku niezmiennie dobrym zainteresowaniem. Zresztą tak jak widać, jest tutaj dosyć duża, pokaźna grupka łyżwiarzy i w różnym wieku, od najmłodszych do nieco starszych osób. I jest to chyba jedyna atrakcja zimowa w tym sezonie. No bo jak widzimy niestety tak, brak śniegu. Tak, tak. Aura iście wiosenna, wiatr halny wieje, a my cieszymy się tym lodem. Dużo pracy wymaga przygotowanie takiego lodowiska. Już około 15, w połowie listopada zaczęliśmy zwozić z magazynu te właśnie panele. Jest to lodowisko panelowe. I montowaliśmy go wraz z grupą czterech osób około trzech tygodni. Natomiast potem już zalewamy wodą, lodowisko zostaje zalane wodą i zaczynamy mrożenie. Proces mrożenia trwa około tygodnia czasu. A jak przewidywany, czy w ogóle przewidywany jest może upiększenie jeszcze tego lodowiska, czy tutaj oprócz muzyki, oprócz tych światełek, będzie się coś działo, jakieś dodatkowe atrakcje? No, z tego co wiem, to miał być przygotowywany tutaj w tym sezonie Mikołaj dla dzieci. Niestety, no nie zdążyliśmy po prostu zamrozić lodowiska i niestety przeszło nam to koło nosa, można tak powiedzieć. Czyli Mikołaj po prostu nie doczekał się aury, ale przed nami przecież jeszcze ferie i na pewno coś będzie się tutaj działo i obiecuję, że na pewno tutaj też zagościmy i przeprowadzimy jakąś relację, bo przed nami jeszcze cała zima, dopiero jej początek. Dziękuję za wyjazd. Dziękuję ślicznie. Oskar, jak często jesteś bywalcem tego ośrodka? Nie wiem, prawie codziennie. Prawie codziennie? No. Jeździsz, czy grasz w piłkę? Stoję i patrzę. Jestem z Konradem. Konrad, widzę, że nie rozstajesz się z łyżwami, jeździsz, a właściwie to co widziałem, to może nawet tańczysz na tych łyżwach. Jak długo tutaj ćwiczysz i jak dużo czasu spędzasz na Orliku? No drugi rok jeżdżę na łyżwach na Orliku, spędzałem dość długi czas, całe ferie 2 lata temu.
Czyli Orlik jest zimą taką tutaj ważną atrakcją dla Ciebie, czy są może jakieś inne w Kalwarii? Nie no, Orlik jest najważniejszy, no bo można się tu świetnie bawić, nie? Bo tak na łyżwach na przykład poznać paru ludzi. Czyli ekipa jest doborowa. Jest, jest. No to super. Fajnie, wracaj i baw się dalej. Dziękuję za wywiad. Żegnając się, życzymy Państwu szampańskiej zabawy sylwestrowej oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku 2014. Winszujemy, by przyniósł on poczucie szczęścia oraz obfitował w sukcesy, zarówno na gruncie życia osobistego, jak i zawodowego. Niech będzie on czasem realizacji planów, a także spełnienia wszelkich marzeń i nadziei. Wszelkiego dobra w nowym roku 2014. Ja się z Państwem żegnam, Tomasz Jurek, Panorama Informacji.